Ceremonia otwarcia igrzysk i wypowiedź dziennikarza, pana Babiarza, wzbudziła wiele emocji, szczególnie wśród prawicy w Polsce. Politycy prawicowi znani z obłudy, z rozwodów, z nieszanowania podstawowych wartości chrześcijańskich, teraz wiecie, jak faryzeusze rozrywają szaty. I posłuchajcie, dlaczego to jest obłudne i dlaczego de facto pan Babiarz, w mojej ocenie, to zakpił nie tyle z ceremonii, twierdząc, że ona jest komunistyczna, tylko w ogóle z wartości chrześcijańskich. No więc do rzeczy. Po pierwsze, wyjaśnijmy sobie jedną rzecz podstawową. Pan Babiarz ma prawo do swoich poglądów. Ja jako liberał, partia liberalna jest za tym, żeby wszyscy wyrażali swoje poglądy, oczywiście za wyjątkiem faszystów, którzy zagrażają wolności i jakiejś skrajnej lewicy komunistycznej, która również zagraża wolności. Więc oprócz faszystowskich i komunistycznych poglądów reszta powinna znajdować swoje miejsce. I teraz tak, czy to, co powiedział pan Babiarz, mieści się w granicy wolności słowa? Tak. Czy mógł to powiedzieć? Nie! Nie mógł! Bo jeżeli pan Babiarz chce wygłaszać takie poglądy polityczne, oceniać to, co w mojej ocenie ocenił źle, na antenie telewizji publicznej, na którą ja i ty łożymy podatki, to on nie ma prawa tego robić. Pan Stanowski stanął w obronie pana Babiarza, trzeba go wspierać. Nie, pan Stanowski znowu się myli. No, on jest dziennikarzem prywatnej firmy. Może sobie mówić, co chce, może wciskać ludziom kit, propagandę. Prywatna firma, proszę bardzo, pan Babiarz chce oceniać, co jest komunizmem, co nie, niech się zapisze do Konfederacji, niech z Mentzenem chodzi na, tak jak wzorem Hitlera, na bawarskie piweczka i tam wygłasza swoje antykomunistyczne tezy, a nie na antenie telewizji publicznej w czasie ceremonii sportowej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, utwór Lennona, no ludzie, no to już mnie rozśmieszyło zupełnie. Owszem, John Lennon stwierdził w jednym z wywiadów, że ten utwór jest swoistym manifestem komunistycznym. Tylko słuchajcie, dlaczego pan Babiarz oszukał wszystkich i obraził wartości chrześcijańskie? On, a nie ta ceremonia. Otóż dlatego, że John Lennon, pisząc ten utwór, de facto mówił o tak zwanym komunizmie utopijnym, który znajdziecie w naukach Jezusa Chrystusa. Ktoś czyta Ewangelię, no to ja wam mogę powiedzieć, no rozdajcie wszystko, co macie ubogim. Bogaty wejdzie do nieba, prędzej wielbłąd przejdzie przez ucho igielne, niż bogaty wejdzie do nieba. Nie patrzcie na ptaki niebieskie, one nie pracują, a mają, bo Bóg o nich dba. Nie troszcie się o te rzeczy. Spójrzcie na pierwsze komuny chrześcijańskie, podkreślam, komuny, żyli razem, sprzedawali cały majątek. Polecam wszystkim wyprawę do Kapadocji. Zobaczycie, w Kapadocji grzebali sobie dziury w skałach, tam żyli ubogo, bez majątku, z wyrzeczeniem się wszelkich dóbr materialnych. I nie mówimy tu o episkopacie, który oczywiście ma w dupie życie w ubóstwie i żyje na bogato, tylko mówimy o pierwszych chrześcijanach. I to, co śpiewał Lennon, to jest właśnie ten utopijny komunizm, dobro dla wszystkich, bez wojen, bez nienawiści narodowej, zaprzeczenie państw narodowych, które, nie ukrywajmy, doprowadziły przez ostatnie 200 lat do gigantycznych mordów, ofiar i nieszczęść, bo ludzie się zabijali tylko dlatego, że ten jest Niemcem, a ten jest Polakiem. To jest bardzo pozytywna piosenka, zgodna z ideą chrześcijaństwa. Oczywiście ktoś powie, no ale religia, tam religii Boga tak nie ma. No wiecie, chrześcijanie de facto również odrzucali wszystkie religie i wszystkich bogów z wyjątkiem swojego. Więc też mówili, że nie, wszystkie religie są do niczego. No Lennon poszedł o jedną religię dalej. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o największe przykazanie miłości, to ta piosenka właśnie o tym mówi. To jest największe przykazanie miłości w wersji świeckiej. I teraz, jeżeli ktoś nazywa to komunizmem, to de facto mówi, że chrześcijanie są komunistami. Prawica się na to obrazi, no trudno, bo prawica jest obłudna, no nie wiem, Kosiniak-Kamysz, druga żona, jakoś w ubóstwie nie żyje, te wartości chrześcijańskie są mu obce, no ale przeciwko aborcji to on zagłosuje, bo on chroni wartości chrześcijańskie. Żygać się chce takimi chrześcijanami, to wam powiem, to nie są żadne wartości, to są obłudnicy i cynicy. No i tak samo ta prawica, która się oburza na utwór Lennona. De facto więc powinni się też oburzać na chrześcijaństwo, bo chrześcijaństwo pierwotnie wyznawało wartości komunistyczne.
Ktoś powie jeszcze, że no dobra, może i komunistyczny, ale nie było przymusu. No jasne, no system komunistyczny to był system totalitarny, to było zaprzeczenie w ogóle wartości komunistycznych, w sensie takich ideowych, utopijnych, tylko zwykły zamordyzm, taki samy jak prawica faszystowska zrobiła to we Włoszech czy w Niemczech. Też były piękne historie o dobru państwa, o narodzie, w rzeczywistości dla ludzi skończyło się to tragicznie, więc rozdzielenie między utopią a praktyką i to samo właśnie Lenon, on pisał o pewnej utopijnej wizji, a Babiarz odwołał się do komunizmu, który znamy z historii, który jest praktyczny, ale o tym nie jest utwór Imagine. No i ostatnia rzecz, oprawa. Oprawa, która podobno jest obrazoburcza względem chrześcijan. No i to jest kolejny wylew obłudy. Słuchajcie, no w necie chodzą tysiące obrazków o tym, że inscenizacja Ostatniej Wieczerzy była obiektem wielu wydarzeń artystycznych, od serialu Simpsoni po wiele innych i również były obrazoburcze, powinny być to obrazy. Jakoś nikt wtedy nie protestował, tylko teraz im się zebrało wszystkim i dostali rozwolnienia. Niemniej jednak to była sztuka artystyczna. Nikt nie musiał tego oglądać, nikt nie musi, nie wszystkim się to musi podobać. Ja tam w ogóle olewam takie rzeczy, bo mnie nudzą, ale obrażanie się na to i robienie z tego polityki jest po prostu do użygu obrzydliwe. I moi drodzy, ostatnia rzecz, jeśli już tak bardzo wszyscy są obrażeni i tak bardzo chcą chronić te wartości, to ja chciałem wam powiedzieć, że przede wszystkim to jest bałwochwalstwo, tak? Obrażacie się za obraz namalowany przez homoseksualistę 1500 lat po tym wydarzeniu, jakim była Ostatnia Wieczerza. Skąd wy wiecie, że to tak wyglądało? Co was w tym obraża? Wierzycie w obrazek. To nie jest wiara w Boga, w Jezusa, wyznawanie wartości, tylko w obrazek namalowany przez geja i was to obraziło, że inni, którzy podobne wartości LGBT chcieli zaprezentować, tolerancji na tym, no też, no słuchajcie, no to Ostatnia Wieczerza też namalowana jest przez gościa z LGBT, więc obrażając się na to, jesteście po prostu niewiarygodni, logicznie błędni, populistyczni, a prawicowi politycy, no jak zwykle, najgorsze dno etyczne i moralne, jakie może być. Faszystom z PiS-u i z Konfederacji dziękujemy.